Cześć, dzisiaj kolejna i zarazem ostatnia metoda spawania, czyli metoda TIG. W poprzednich filmach przedstawiliśmy Wam pokrótce metodę MMA oraz MIGMAG i omówiliśmy naszą ofertę związaną z tymi metodami. Na początek, zanim przejdziemy do omówienia naszych urządzeń, powiedzmy sobie, co to jest w ogóle spawanie metodą TIG i na czym polega. Metoda TIG, czyli z języka angielskiego Tungsten Inert Gas, polega na wytworzeniu łuku elektrycznego przez elektrodę nietopliwą wykonaną z wolframu w osłonie gazu obojętnego. W niektórych przypadkach do spawania tą metodą będziemy potrzebowali dodatkowego materiału, który uzupełni naszą spoinę, ponieważ elektroda wykonana z wolframu nie ulega stopieniu podczas wytwarzania łuku. Co do gazu osłonowego, to powinniśmy zastosować gazy obojętne, takie jak argon, hel lub ich mieszaniny. Użycie gazów obojętnych chroni jeziorko spawalnicze przed reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami spoiny. Dzięki temu uzyskujemy bardzo wysoką jakość połączenia. Spawanie za pomocą metody TIG jest bardzo powszechne wszędzie tam, gdzie potrzeba dużej precyzji oraz jakości połączenia. Idealnie sprawdza się przy spawaniu cienkich blach czy małych elementów. Często jest wybierana do spawania lekkich stopów metali, np. aluminium, ale równie dobrze sprawdzi się przy spawaniu stali konstrukcyjnej, ale też nierdzewnej czy kwasoodpornej. Metoda ta nie jest prosta do opanowania, ale daje bardzo estetyczne i wytrzymałe spoiny, które z reguły nie wymagają dodatkowej obróbki czy czyszczenia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że podczas spawania praktycznie nie powstaje żużel. Przejdźmy teraz do przedstawienia naszych urządzeń. Podstawowym modelem z naszej oferty do metody TIG jest spawarka Desti 204PD, wykonana w technologii MOSFET. Jest to urządzenie przeznaczone do spawania elektrodą nietopliwą o średnicach 1,6 mm, 2 mm i 2,4 mm, a maksymalny prąd spawania wynosi 200 A. Ponadto ta spawarka jest wyposażona w funkcję Puls, która przede wszystkim jest bardzo pomocna przy spawaniu cienkich blach. Dzięki tej funkcji mamy lepszą kontrolę nad przetopem i uzyskujemy lepsze i bardziej estetyczne połączenie. Tak jak inne spawarki z naszej oferty, również w tym modelu mamy funkcję Hot Start, Anti-Stick oraz Arc Force. Te funkcje omówiłem przy okazji prezentacji spawarek do metody MMA. Jak już jesteśmy na chwilę przy metodzie MMA, to w modelu Desti 204PD mamy możliwość spawania za pomocą tej metody. Jest to zatem ciekawy i wszechstronny model spawarki. Tak jak inne modele z naszej oferty, tak i w tym modelu mamy zabezpieczenie termiczne oraz wentylator, który chroni spawarkę przed przegrzaniem. Z poprzednich naszych filmów znacie również modele spawarek Desi 201 MTL i Desmi 151M. Te modele to z kolei urządzenia, które posiadają jako główną metodę spawania MMA czy MIGMAG, ale również są przystosowane do metody TIG. Natomiast aby użyć metody TIG w tych spawarkach, należy podłączyć do nich przewód spawalniczy typu TIG Lift. Jeśli chcecie się bliżej zapoznać z tymi modelami, zapraszam Was do naszych wcześniejszych filmów. Taki przewód znajdziecie w naszym katalogu pod symbolem Desti 010. Dobrze, słuchajcie, tym filmem kończymy naszą serię o produktach dotyczących spawalnictwa. Oczywiście jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, no i widzimy się w kolejnych produkcjach. Dzięki, cześć!